1917 roku w Fatimie, dokładnie w Covada Ilha, niewielkiej miejscowości Portugalii, trójce małych dzieci, Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi, objawiła się Maryja, przekazując orędzie. Prosiła w nim, aby z różańcem ręką modliły się o pokój na świecie i o ratunek dla ludzi, którzy żyjąc dala od Boga, skazują się na potępienie. Do Fatimy zaczęło przybywać coraz więcej pielgrzymów, ciekawskich, a także sceptyków, materialistów, chcących zdemaskować rzekome oszustwo. Potwierdzeniem prawdziwości stał się cud zapowiedziany przez Maryję, który nastąpił podczas ostatniego objawienia. A dzisiejszy koncert, rozpoczynający 9. tydzień kultury chrześcijańskiej, usłyszymy w wykonaniu zespołu Lumen z Poznania, Orkiestry Kameralnej Akademia pod kierownictwem profesora Artura Mekytki. Yeah.
jesteś królową i panią świata. Hołdy ci składa ziemia i niebo. Jednak twe dłonie dobroć oplata. Wzruszasz się każdą ludzką potrzebą. I słuchasz jej. Yeah.